Szanowni Państwo, jeżeli chcecie poszukać kwiatu paproci, to idąc od trzeciego mostku w stronę zamku, musicie szukać dziada paprotnika. On Wam da 3 zadania, a ci, którzy przybędą tutaj z pieczęcią potwierdzającą, że odnaleźli te 3 rośliny, które on wskaże, otrzymają piękne, wykonane przez Annę Koblak kwiaty paproci, wycinanki dla 5 pierwszych osób. Potem oczywiście będzie jeszcze moc upominków i tak samo zawianki. Tak. Zawianki będzie w kategorii takiej dziecięco-młodzieżowej i w kategorii dorosłych będzie można otrzymać upominki. A tutaj gdzieś stoimy parę metrów od nas, o 20:30 koncert Agaty Rymarowicz z zespołem. Potem jeszcze zaśpiewają Mołodcy i Belladonna i pokaz Teatru Ognia tradycyjnie na tym mostku. Najpiękniejszy moment naszej Nocy Świętojańskiej, którą z Basią od 8 lat przygotowujemy. Teatr Ognia Agni Kai. A my też machamy Wam oddziałkowców, którzy przygotowują, właśnie nie są z nami, ponieważ szukają materiału na wianki, które będzie można tutaj nad stawem zrobić. No, Szanowni Państwo, jest coraz więcej komarów. Ale mamy nadzieję, że do soboty ich będzie jednak mniej. Coraz mniej. Milenka, odkąd jesteś z nami na Nocy Świętojańskiej? Od urodzenia. Szanowni Państwo, to jest taka impreza, gdzie można spokojnie przyjść z dziećmi. My też zachęcamy, weź kocyk i rodzinę. Rozłóż się tutaj nad brzegiem stawu od 19 w sobotę, 22 czerwca. Wszystkie atrakcje, kaczki przelatują nad nami, komary przelatują chmarami także nad nami. Dzieci przejeżdżają na rowerze. A o tej 19 jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, kociołkowanie. Razem z babuleńką Elunią pójdą dzieci albo młodzież nazbierać szyszek, potem zrobią kociołki, będą machać ogniem. To jest taka nasza sobotkowa tradycja. Moc atrakcji, a jak Wam się już znudzi, to w niedzielę wracajcie na zamek, bo tam pierwszy jarmark świętojański na Zamku Tęczyn. A wszystkie szczegóły na naszym fanpage'u na Facebooku i na stronie www.kobietawregionie.pl. Serdecznie zapraszamy. Milenko? Ach, bardzo ważna rzecz. Takie Milenki, grupa Agni Kai, która będzie przedstawiać fire show tutaj, przygotuje wcześniej, półtorej godziny wcześniej, przed samym finałem, przygotuje kilkoro dzieci, które też wejdą tutaj na mostek i pokażą, czego się bardzo szybko nauczyli. A na przyszły rok, Basiu, ja mam taki pomysł, żebyśmy w ogóle tej społeczność Tęczynka wciągnęli. Włączyli obchody Nocy Świętojańskiej. Więcej, bo oczywiście jest ich bardzo dużo, ale włączyli dzieci, które będą machać tym ogniem i przygotowywać pokazy. Choć na koniec przypomnijmy tylko, że nasza noc dopiero 8 raz, albo już 8 raz. Już 8 raz, myślę. A Tęczynek już 700 lat. Zapraszamy do Tęczynka w gminie Krzeszowice, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Przybranoc. Przyjdźcie do nas.